Słuchajcie, rusza rządowy program Energia Plus i będzie, uwaga, cytuję, dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy. Tak mówiła minister przedsiębiorczości i technologii pani Jadwiga Emilewicz. Program bazuje na modelu prosumenckim, tak to się nazywa, czyli takim, w którym korzystający z energii sami ją wytwarzają. Na przykład za pomocą mini elektrowni wodnych. Nadmiar mogliby sprzedawać lub przekazywać do sieci i otrzymywać z tego tytułu, ja wiem, pieniądz albo dwa. Tyle pani minister. Oczywiście, dobra. Jak zbudować mini elektrownię wodną w przeciętnym mieszkaniu? Notujemy, bo to ważne. Na sztywnym drucie typu ośka osadzamy korek, może być powinien. Do osadzonego korka domontowujemy łopatki na drucikach. Tak? Łopatki mogą być z czegoś, albo z czegoś innego, ja wiem, no, stare zapalniczki, blaszki, plastikowe łopateczki do lodów, takie tam. Drucik z łopatkami w korku osadzamy w łożysku. Całość mocujemy na brzegu zlewu łopatkami pod kranem. Odkręcamy wodę, woda całodobowo leci na łopatki, obracając je. Cienkimi drucikami podłączamy turbinkę, bo tak to nazwiemy, do generatorka, generatorek do kondensatorka, kondensatorek do takiego urządzonka przerabiającego energię kinetyczną w elektryczną. Kolejnymi drucikami podłączamy do domowej sieci elektrycznej cały ten system i mamy w domu elektrowienkę wodną. Miłe, oszczędne urządzonko. Nadmiar prądu sprzedajemy sąsiadom, co częściowo pokryje rachunki za wodę. A samą wodą z kolei zajmie się przyszły rządowy program Woda Plus, na mocy którego każdy będzie wytwarzał własną wodę do turbinek. Zatem słuchajcie, kochani, do ekologicznego dzieła przystąp!